Witajcie moi drodzy w szybkim omówieniu i przeglądzie magazynu White Dwarf 497. Dobijamy prawie do 500 e, numerów, więc mam nadzieję, że za trzy numery, numery, będzie za cztery numery, nie za trzy, trzeci numer od tego numeru będzie jakimś specjalnym. No na pół tysiąca to powinni zrobić coś specjalnego. A tymczasem zerknijmy sobie w to, co jest w tym numerze, w numerze 497. Zapraszam. W tym numerze na okładce mamy oczywiście tutaj taki fantastyczny model z armii Flash Eaters, Flash Eater chords. Nie pamiętam jak się ten model nazywa, ale jest świetny. Jest to jeden z tych modeli, które udowadnia, że Games Workshop pomimo tego, że robi modele do gier bitewnych, potrafi też robić modele tak naprawdę do malowania takiego na półkę, displayowego. Także hmm, połączenie przyjemnego z pożytecznym. Fantastyczna rzecz. Dobra, zacznijmy sobie od tego, że tutaj w, tych, w tym wstępie e, nam e, główny, e, boże, redaktor przypomina o tym, że będziemy mieli bardzo fajny kill team w tym numerze. Kill team, który, e, czy nie kill team, Combat Patrol, przepraszam, no bo jakby to był Combat, e, kill team, to już bym go dawno złożył. E, to jest taki smaczek tyranidzi. E, mm. Dobrze, zerknijmy sobie na kontakty. Niestety nie ma żadnych prac takich czysto od, od Polaków. Nie mam kogo tutaj pochwalić. czy znaczy, pochwalę wszystkich tak naprawdę, którzy tam się dostali i mieli tyle szczęścia, ale nie mam takiego żadnego Polaka, którego mogę pochwalić i powiedzieć im, co, że, że zrobili dobrą robotę. W Words of Warhammer mamy kontynuację artykułu o światach i o tym, jak opisują światy akurat tutaj w świecie Sigmara, jeśli dobrze kojarzę... To jest gór, chyba opisują, czy jak to się nazywa. Gór, Gyr, e, Hammerholl e, różne światy i o tym, jak część z tych światów ma swoje specjalne, że tak powiem, smaczki i można, po czym można je odróżnić, ale też, że na przykład to, że dane, e, dana, e, dane terytorium jest na przykład jakieś bardzo e, piekielne, jest na przykład. to nie znaczy, że tylko tam jest gorąco i tylko jest piekło i w ogóle, i że nie możemy tam na przykład zobaczyć jakichś pięknych pejzaży. Rzecz czasami też zdarzają się w takich właśnie mrocznych. Zróżnicowane obszary i możemy sobie do tego pisać, też w jaki sposób kampanię. W Access Granted, w, czy w, w Access Granted w Bungrze mamy dodatkowe rzeczy, oczywiście do rozgrywek naszych krucjat, e, Challenger różne i tak dalej. No i mamy Mobile Warfare do 40, mamy też do e, Sigmara e, Battle Plan i mamy też War Unbound m, gry, które możemy poprowadzić sobie w Warhammer Underworld Tutaj chyba, jeśli dobrze pamiętam, to jakaś kampania, taka mini kampania, co, liga, przepraszam, o nie kampania, tylko liga. W Basic Training mamy pokazane to, jak postępować z armią Fletcher Chords i mamy tutaj kilka takich różnych scenariuszy oraz zagwostkę na koniec, czyli jaki mamy wydać rozkaz, do, w takie, co, co byście zrobili w takiej sytuacji. Oczywiście na końcu jest też odpowiedź, co moglibyście zrobić i jaka jest powiedzmy mniej lub bardziej prawidłowa odpowiedź. W Hobby Hangout mamy malowanie modeli, oczywiście. I tutaj mamy w tym przypadku bardzo proste i fajne malowanie różnego rodzaju szkieletonów. szkieletów <laughs> Skeletonów, szkieletów. W tym przypadku one są chyba do armii Soulbite Gravelords, ale też one mi się kojarzą bardzo z... Boże, nie Dark Crusade, tylko Curse City. O, to chciałem powiedzieć. No i mamy martwe wilczki, które tutaj mamy... Pokazane, no i oczywiście pokazane, jak to wygląda w później pomalowanej armii czy w jakimś tam mniejszej mniejszej e, do, do mniejszej bitwy. Dalej mamy e, z Long Island Long Island Wargames ze Stanów Zjednoczonych w, w, w okolicach Nowego Jorku, czy to jest jakaś chyba, nawet chyba dzielnica Nowego Jorku w ogóle, klub, który zajmuje się rozgrywkami. No i to jest jedyny polski smaczek. Tyler Kozłowski malował model. <grytanie> Jedyna rzecz, która tutaj ma polski smaczek. Oczywiście no, dużo Amerykanów, którzy mają swoje modele. Ich galeria, tak naprawdę. I taka rzecz. Więc zachęcam Was, jeżeli macie jakiś swój klub, który jest dosyć rozbudowany, jest intensywnie, sobie działacie w tym klubie, to zachęcam Was do zgłoszenia może swojego klubu, bo fajnie by było zobaczyć jakiś polski smak w tym, w tym dziale, czyli w dziale, Boże, jak to się czas się nazywał, Satellite Uplink, czyli połączenie satelitarne. Dalej mamy dział Warhammer Age of Sigmar i tu mamy... E, historię, lore po prostu, Ark, Ark Arkana, czyli e, opis troszeczkę historii, jakąś e, ze świata Sigmara. Tutaj e, walkę dobra ze złem i oczywiście różne rzeczy. Ja tego, wybaczcie, ale tego nie czytam. To jest bardzo dużo tekstu, który nie za bardzo mnie na ten moment interesuje. Może kiedyś nie dlatego też kolekcjonuję, słuchajcie, White Wolves, Bo jak na przykład będę miał fazę na to, żeby poczytać sobie o Sigmarze, to będę mógł sobie wyciągać, wyciągać stare materiały i sobie to czytać. E, dalej mamy Fantasy Warhouse mamy Lu Luminate Realm Lords i tu mamy różnego rodzaju armie, mini armie e, pokazane. To są chyba, nie wiem, czy to są jakieś początkowe, coś można złożyć, czy to są armie, które y, złożyli różni y, gracze chyba z, z Games Workshopu i pomalowali sobie różne rzeczy. No i tutaj mamy Rainbow, Game, Rainbow Banners. Hmm. Dobrze. Różnie eee, w, 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 ciekawym, pomalowane modele z tej frakcji. E, Ten gigant, mega gargan, pomalowany przez Meg jakąś e, dla tej frakcji. No i wielką armię. Także, jeżeli szukacie inspiracji, to tutaj możecie ją znaleźć. Dalej mamy Spear of Darkness. Mamy jakieś króciutkie opowiadanie ze świata Warhammer Age of Sigmar. A dalej mamy e, do. Mm, troszeczkę lore chyba, jeśli dobrze kojarzę, czy scenariusz, nie, no dobrze, to są zasady do, rozgryw do rozgrywki e takiego side questu małego, który możecie rozgrywać sobie w Curse City właśnie, o którym wspomniałem. No i macie ułożenie plansz, macie ułożenie e różne rzeczy, które musicie robić i macie, o, proszę bardzo, Laying Siege, Our enemies Forth i tu macie też, mamy też, przepraszam, mamy też zasady do Crypt Guardów, Royal Decapitator, E, Crypt Flayers, Crypt Infernal i e, Crypt Horrors i Marrow Scroll. Czyli mamy e, te karty, postaci, e, oczywiście normalne i empowered. To bardzo mi przypomina i to jest chyba ta sama mechanika, co jest w, w Warhammer Underworlds, czyli Inspired tam było, normalna i Inspired, jeśli dobrze kojarzę nazwę. W Warhammerze 40000 mamy oczywiście najważniejsze, od tego chyba nie zacznę, niestety. A, mamy analizę wasztora The Archifane. A, Wasztor The Archifian jest podobnież bardzo fajnym, jest podobnież. jest bardzo fajnym modelem, ale podobnież w grze nie za bardzo sobie daje radę. Jest y, jednym z bardziej kiepskawych y, charakterów. No i tu mamy, chyba próbują nas zachęcić do tego, żebyśmy trochę więcej o nim się dowiedzieli, bo jest dużo lore o nim, jakichś, nie wiem, akcji, w których brał udział i tak dalej. A dalej mamy opowiadanie, część drugą, Stilt Faith, część druga, no, i tutaj o Black Consulach. O zakonie Black Consuli. Bardzo krótkie. To be concluded. concluded. czyli chyba będzie trzecia część w, najbliższej, w najbliższym numerze. W 498. Liczę. E, Tale of Four Warlords. 40. E, no i mamy The Gore Forge. Mamy tutaj cztery armii, które oczywiście się budują. E, także polecam Engineer, Ingeniators' sporze Heralds of the Plague Fleet i Splinter Fleet Amarok. No dobra, a na sztywnych karteczkach mamy oczywiście scenariusz do 40, scenariusz do Sigmara mamy także <laughs> abilitki do Kombat y, Patrolu i mamy karty Death Shadow, Lictor i Von Ryan Sleepers i to jest przedsmak tego, co za chwilkę zobaczycie. Coś, co mi bardzo się podoba i zastanawiam się, czy sobie tego nie sprawić na zasadzie takiej, że Armii Terranidów jeszcze chyba nie malowałem w dziesiątej edycji w dziewiątej edycji, w ósmej. Malowałem tylko takie staroedycyjne i to jest coś, co może mnie zachęcić do tego, żeby wziąć i pomalować, a mianowicie kupić sobie 11 modeli. 11 modeli i złożyć taki sobie oto Combat Patrol, który składa się z 3, 6, 9 Leeperów von Ryan Sleepers, z jednego Lictora i jednego Death Shadow. E, I to też jest jeden model. E, I to jest taka ciekawa dosyć rozpiska do Kombat Patrol. Mamy ich zasady, i tutaj mamy e, to, co tam mamy na tej małej karteczce. Ich zasady, mamy ich karty Data sheety. I ja czekam naprawdę, czekam z utęsknieniem, aż pojawią się Data do 40, takie normalnie. Eee, w, 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 wydane do całej armii, bo chyba jeszcze się na ten moment nie pojawił do niczego poza jakimiś, chyba, tymi rzeczami, które były w starterze? Dobrze pamiętam? Tak mi się wydaje. Nawet chociaż w tej formie, to też jest fajne, bo to wystarczy sobie wyciąć, nie, czy wiecie, zeskanować, yy, skopiować, zalaminować i też już jest bardzo użyteczne, ale człowiek woloby oficjalne. Dobra, no i teraz tu mamy coś bardzo ciekawego, słuchajcie, bo mamy scout skład kill team do Kiltima i to jest to samo, słuchajcie, ta kopsy, abilitki, scout, sergeant, gunner, mamy karty, wszystko, to jest coś. Ja mi się wydaje, że to się nie pojawiło wcześniej, bo, bo, poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że nie, nie pamiętam przynajmniej, żeby to się pojawiało, do, czyli cały Kill Team pojawia się w White Dwarfie. To jest to samo, co znajdziemy w tej książce, dokładnie to samo. Także, słuchajcie, bardzo fajna rzecz, bardzo fajny e, trend, moim zdaniem, że pojawiają się rzeczy, te zasady pojawiają się za darmo. Czy to będzie oznaczało, że e, takie zasady będą się teraz pojawiać, teraz będą się pojawiać od, od zawsze już teraz w, w Wildworfie? Moim zdaniem byłoby to całkiem fajne i trafne, jeśli moglibyśmy znaleźć te zasady do, e, do naszych operatywów, do, naszej, do naszego klimatu w Waldworfie. No bo kurczę, czemu nie? Dobra, mamy Warhammer Old World i tutaj mamy pierwszy Battle Report między Defenders of Brion i Everliving Legion of the King of Teferan, czyli oczywiście mamy bretonię przeciwko są ze Startera. Bardzo fajnie w oldschoolowym stylu zrobiony Battle Report z tymi wszystkimi strzałkami, tak jakby to była naprawdę rozgrywka, taka druga, trzecia, czwarta, piąta... czwarta? I piąta? I piąta tura, gdzie już jest zakończenie. No, a na koniec mamy Tomb Keepers, druga część opowiadania. I na samym końcu, czy jest coś ciekawego? Mamy odpowiedź do Order Ser i to wszystko. I zapowiedź tego, co będzie w następnym numerze, czyli Call the Inquisition. Eee, coś będzie z Inkwizycją w następnym numerze. Słuchajcie, to jest numer 497 White Warfa, dostarczony do... To mnie? Dla mnie? Przez sklep Stagraf na Bratysławskiej 2A w Łodzi. Ja zapraszam Was do następnych przeglądów, krótkich, szybkich i na temat e, przeglądów magazynu, w których możecie sprawdzić, czy warto kupić ten magazyn, jeśli nie macie kolegi lub koleżanki, która taki magazyn posiada i nie możecie sprawdzić sobie, czy jest warto. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do następnego razu. Cześć.